Cześć kochani, witajcie w niedzielę. Dzisiaj jest niedziela, 25 kwietnia. Mam taki fajny kalendarzyk na biureczku i tutaj zobaczcie, negatywna myśl zatruwa chwilę. Kilka takich myśli zatruwa dzień. Nie psujmy sobie dzisiaj dnia i myślmy pozytywnie. Słuchajcie, dzisiaj jest niedziela, pierwsza niedziela, odkąd skończyłam 36 rok życia, czyli podwójną osiemnastkę. Chcę Wam powiedzieć z tego powodu, dlaczego na przykład nagrywam takie filmiki na temat dbania o siebie. Był taki czas w moim życiu po 30 roku życia, kiedy skąpiłam sobie troszeczkę na kremy i kiedy miałam bardzo taką stresową sytuację w życiu. Powiem Wam, że moja cera tragicznie się pogorszyła i dostałam zmarszczyk na czole. I to są głębokie zmarszczki, duże zmarszczki, ale na szczęście w porę się obudziłam, słuchajcie, i po tym jak pożałowałam, że tak traktowałam swoją cerę, właściwie nie traktowałam, przez parę miesięcy takich gorszych w życiu, kiedy czułam, że nie będę się teraz zajmować sobą, bo mam inne sprawy, pożałowałam tego. Nawet jeżeli macie inne sprawy na głowie, nawet jeżeli robicie karierę naukową, jeżeli robicie karierę biznesową, nie zapominajcie dbać o siebie. Ja jestem teraz pełnoetatową mamą, aczkolwiek też skończyłam studia z wychowania przedszkolnego, pracowałam w tym zawodzie. Zamierzam też nagrywać dla Was właśnie filmy na innym kanale na temat wychowania dzieci. Żeby nie czuć się, że za dużo poświęcam urodzie, której mi tam też gdzieś brakuje. Natomiast dzieci mi nie brakuje. Mam czwórkę wspaniałych dzieci i jeszcze jestem w ciąży i myślę, że będę miała coś Wam do przekazania fajnego w postaci wiedzy, w postaci jakichś tam, nie wiem, może nie tyle porad, tak, co właśnie zaproszenia Was do takiej wspólnej dyskusji. No i słuchajcie, nie wiem, gdzie ja położyłam swoją opaskę. Miałam opaskę, bo ja sobie sama, słuchajcie, obcięłam grzywkę. I to już jest historia, po prostu nie wiem, czy dobrze zrobiłam, czy nie. Przypomniałam sobie po paru dniach obcięcia grzywki, że przecież ja mam krzywą przegrodę nosową, a grzywka uwydatnia nos jeszcze bardziej. Chciałam zakryć czoło, a uwydatniłam to, co po prostu to, czego nie powinnam. Dodam jeszcze, że obcięłam sobie ją takimi nożyczkami. Sorry. Nie mogłam się doczekać pójścia po prostu po nożyczki profesjonalne, ale słuchajcie, no chyba nie jest tak aż tak strasznie źle, jak na takie nożyczki. Słuchajcie, dzisiaj mam taką kolagenową maseczkę i tak, chcę oczywiście zacząć od początku, tak? A więc tak, powiem Wam, czego wczoraj użyłam do oczyszczania twarzy. Mam tutaj całą serię nową z Vif Roche i powiem Wam, że ten produkt, który pierwszy wzięłam do ręki, sprawdził mi się rewelacyjnie najbardziej. Te są bardzo dobre, ta seria, jeszcze mam więcej tych kosmetyków, ale nie zmieści mi się w rękach. Słuchajcie, to przepięknie pachnie, bardzo świeżo i bardzo ładnie, jest bardzo wydajny, nie trzeba dużo zużywać. Przepiękny przede wszystkim zapach. No i też działanie, tak? Bardzo ładnie oczyszcza. Tutaj mamy olejek do demakijażu rumiankowy. Okej, ale nie wszyscy są za, szczególnie nie wszystkie kosmetolożki są za olejowym oczyszczaniem twarzy, aczkolwiek ja to lubię, ale jest to dosyć takie ciężkie, a poza tym, słuchajcie, znalazłam coś, co jest moim ulubionym kosmetykiem. To jest krem do demakijażu z serii właśnie rumiankowej i jest to rewelacja. Jak to się wspaniale po prostu łączy z buzią, z twarzą, to jest coś niesamowitego. Natomiast teraz użyłam sobie tego, też uwielbiam to, bo jest takie bardzo, wiem, że czuję taką, że moja cera jest bardzo czysta, zadbana, jest z mikroalgami, a więc myślę, że właściwości mikroalg też tutaj działają i robią swoje. A więc tak, wczoraj użyłam tej serii, kocham ją, uwielbiam. Dzisiaj tej, już zobaczcie, troszkę jej w ogóle zużyłam. I tak, i będę nakładać sobie tą maseczkę razem z Wami. I jeszcze przed nałożeniem maseczki taki cudowny hydrolat. Bardzo lubię ten hydrolat, on jest w szklanej buteleczce i jest to marka Cudo. Hydrolat wybrałam z róży, bo ja właśnie bardzo lubię różane kosmetyki. I ten hydrolat, zobaczcie, bardzo fajnie dozuje ilość tego hydrolatu. Słuchajcie, w ogóle firma nazywa się Zmysły i Company, and Company, Lena Pollock. Naprawdę bardzo zmysłowy kosmetyk. I powiem Wam tak, biorę go do torebki
i będę go, czy to na spacerze będąc, czy po prostu czując potrzebę w ciągu dnia odświeżenia skóry, będę go używać, tak? Nawet można jako delikatne perfumki stosować, bo bardzo ładnie pachnie, ale ma też bardzo fajne właściwości dla skóry. No i przed nakładaniem maseczek też powinniśmy właśnie tego użyć. A propos kosmetyków z różą, zobaczcie, zaczęłam właśnie wczoraj nową serię peeling do ciała i balsam do ciała Rosadia. Znaczy to już właściwie próbowałam sobie tak przez parę dni, ale wczoraj już zużyłam na całe ciało i muszę Wam powiedzieć, że tak. Po pierwsze, przepięknie, delikatnie, ale przepięknie pachnie, bo róża ma taki intensywny zapach, nie każdy pogodzi się z tym zapachem. Natomiast tutaj mamy jakby taką całą nutę zapachową i ona jest cały jakiś taki kompleks zapachowy, bo to jest olej z pestek dzikiej róży, olej geraniowy i tą geranium też tutaj czuć, witamina E. I tak naprawdę bardzo przyjemnie, kobieco, delikatnie pachnie. Bardzo mi się podoba i przede wszystkim bardzo ładnie wpływa na skórę. Bardzo jakoś tak wygładza ją. Skóra jest miękka. Rano też to się trzymało. Tutaj mamy peeling. Dzisiaj go będę używać, a więc rozpocznę takie, ten jeszcze delikatnie pachnie, ten tutaj czuć płatki róży, tutaj czuć płatki róży i to jest tak, naturalne olejki eteryczne z drzewa różanego, pomarańczy i limetki. Sprawia, że masaż skóry staje się przyjemnością, a efekty widoczne są już po pierwszym razie. I nie wątpię, bo to jest bardzo dobra marka. Nie wiem, czy znacie kosmetyki Sylveco, to są kosmetyki naturalne, a to jest właśnie chyba odłam tej marki z tego, tak, producent Sylveco. A więc naprawdę warto się nad tą serią pochylić. Są też produkty do twarzy, ja akurat nie mam. I tutaj powiem Wam tak, że skończyłam właśnie denko, słuchajcie, moich kosmetyków, które używałam poprzednio i też są godne polecenia. Bielenda Professional Premium, serum wzmacniające na uda, brzuch i biust. Było napisane, że produkt rekomendowany dla kobiet w ciąży i okresie połogu, ale nie tylko, dla każdej kobiety, która powiedzmy dba o linię, czy po odchudzaniu, albo kiedy, no nie wiem, chce ujędrnić swoje ciało, bo to jest kwas hialuronowy, jest bardzo ładny skład, tak, kwas hialuronowy, ekstrakt ze skrzypu polnego, ekstrakt z bluszcza, depantenol, ekstrakt z aloesu i witamina C. I to jest wszystko. Znaczy tu jeszcze jak się czyta na dole, no to coś tam właściwie jest, no ale tu składniki aktywne to są, tak? Powiem Wam, że naprawdę jest świetny i bezpieczny i jeszcze ten peeling Wam polecę, bo też jest rewelacyjny. Jeszcze mi pudełko pachnie, przepięknie pachnie. To też jest Bielenda Professional. Peeling mineralny do ciała. To jest peeling, poczekajcie, bo on jest solny. Z chlorkiem magnezu, olejem arganowym, olejkiem awokado, olejkiem babosu, sorbitolem, glukozą, witaminą E, mielonymi łupinami orzecha kokosowego. Uwielbiałam go po tym, jak użyłam go na skórę. Ona była po prostu bardzo dobrze odżywiona i nawilżona, a więc polecam Wam serdecznie te kosmetyki. I tak, no to chyba już mogę przejść do nałożenia tej maseczki, bo czekam z tym i zwlekam aż od kiedy? Od piątku, kiedy to były moje urodziny i sobie zachciałam właśnie zrobić takie spa czekoladowe. Muszę to obciąć. I to jest tak, czekoladowo-kakaowa maseczka kolagenowa. Zaraz sobie o niej jeszcze przeczytamy. Ona jest ze sklepu Moja Azja, to jest taka drogeria internetowa Moja Azja, a więc wejdźcie sobie, bo warto, bo koreańskie kosmetyki, wiadomo, że Koreanki bardzo dbają o tą swoją urodę, dla nich to są rytuały wręcz i ta moda przechodzi w końcu po tylu latach, tak, do Polski i myślę, że warto się z nią zapoznać. Jest taka bardzo fajna książka Sekrety urody Koreanek. Można sobie też poczytać o wieloetapowej pielęgnacji. Z jakich etapów powinna się składać? Dlaczego? Myślę, że trochę wiedzy nie zaszkodzi. Wyjmij ostrożnie maskę i nałóż ją na twarz. Dobra, ponieważ nie wiem, gdzie ja zapodziałam tą moją opaskę, zrobię to po prostu pod grzywkę i zaraz Wam jeszcze opowiem. W ogóle kakao ma wspaniałe właściwości, czy czekolada,
ma wspaniałe właściwości, jeżeli chodzi o dbanie o skórę, o cerę. Jest bardzo mega silnym antyoksydantem. Kakao było kiedyś nazywane też napojem bogów. Jeszcze w starożytności, tak? Przez Azteków. O, zobaczcie. Ojej, jaka przyjemna. Jest bardzo przyjemna. Pięknie, pięknie pachnie. Właśnie takim kakaem. Olejkiem kakaowym. O, dobra. No, podoba mi się. Dobra. Tutaj. I tutaj. Często nie używam maseczek w płachcie. To jest dopiero moja druga taka maseczka w płachcie. Ale właśnie też odczuwam właśnie taką potrzebę zainwestowania w maseczki, bo nie, no moja skóra bardzo tego potrzebuje. Kupiłam też białą glinkę i zamierzam robić sobie maseczki sama. Ojejku. A więc przepięknie pachnie. Od razu muszę powiedzieć Wam, że przepięknie pachnie. I jest tak, czekoladowo-kakaowa maseczka kolagenowa, czyli coś idealnego dla mnie. Łatwo i skutecznie nawilża dzięki zawartości ekstraktu z kakao, kolagenu i witaminy E. Zaawansowana formuła kakao przywraca elastyczność i witalność skóry. Doskonale regeneruje i pozostawia cerę gładką oraz odprężoną. I tak, to jest, tak jak mówiłam, ze sklepu Moja Azja, z takiej drogerii internetowej. Warto tam wejść, zobaczyć, właśnie poznać takie kosmetyki, bo koreańskie kosmetyki, no, i azjatyckie są, myślę, jest to bardzo bogata oferta, bardzo bogata. I no tak jak mówię, tam jeżeli chodzi właśnie o te cała rytualna taka pielęgnacja, która teraz jest bardzo modna, i te hasztagi, rutyna pielęgnacyjna, rytuały pielęgnacyjne, to właśnie ma swój początek w Azji, tak? Taki sam roller, to są też właśnie pomysły już sprawdzone w Azji od wieków. I to ta moda przyszła do nas właśnie stamtąd. A więc teraz 15-20 minut będę trzymała tą maseczkę. Mogę sobie ją tak rollerkiem tutaj jeszcze właśnie sprawić, że moja limfa będzie lepiej rozprowadzona, twarz lepiej ukrwiona i po prostu te składniki lepiej przedostaną się, tak, do mojej skóry. Bardzo to przyjemnie pachnie. No i tak jak mówiłam Wam, kakao ma wiele właściwości takich bardzo dobrych, korzystnych dla skóry. Przede wszystkim właśnie jest bardzo silnym antyoksydantem, przeciwwolnym rodnikom właśnie, a więc zapobiega zanieczyszczeniom i starzeniu się skóry. Ma takie unikalne jakieś, tak, właściwości. Myślę, że warto się zagłębić w to. I ja nawet sama sobie robię maseczki właśnie z dodatkiem kakao. Warto też spożywać kakao, bo wiadomo, że dba się o siebie także od wewnątrz, tak? I to też jest niezwykle istotne. Pokażę Wam jeszcze dwie maseczki, jakie mamy właśnie z mojej Azji. I to jest koreańska maseczka wegańska z ekstraktem z nasion kakaowca. Maseczka wykonana w 100% z bawełny, doskonale przylega do skóry. Dzięki temu wchłanialność składników aktywnych jest wyjątkowo efektywna. Dzięki właściwościom nawilżającym, tonizującym i pobudzającym metabolizm komórkowy regeneruje skórę, dodając jej witalności i promiennego blasku. Nałóż maseczkę na oczyszczoną skórę twarzy, pozostaw na 15-20 minut, upewniając się, że dobrze przylega. Po zdjęciu maseczki delikatnie wklep pozostałość esencji. Bardzo fajne to jest to też właśnie, że na tych kosmetykach mamy wszystko po polsku. Tak, cały sposób użycia i tak dalej. A tutaj jest taka podwójna maseczka z czekoladą. Celkin maseczka na twarz CO2 z czekoladą. Dwuformułowa maseczka na twarz wzbogacona o kakao i kompleks 10 witamin.
Tutaj trzeba tak, potrzeć kilkukrotnie saszetkę w prawym górnym rogu, tu gdzie jest napisane wrap here, czyli tutaj. Tutaj trzeba potrzeć, ale na razie nie będę, bo jeszcze nie otwieram. Przerwij saszetkę wzdłuż cięcia, kilkukrotnie złóż i dociśnij prawą, węższą część saszetki, przesuwając substancję w niej zawartą do drugiej części. Potrzyj delikatnie saszetkę, obie formuły wymieszają się, wydzielając dwutlenek węgla, aż saszetka zacznie pęcznieć. Otwórz saszetkę, nałóż maseczkę, ulala, na oczyszczoną twarz i pozostaw na 15-20 minut. To jest w ogóle, słuchajcie, jakieś domowe laboratorium. No, nie dość, że domowe spa, to jeszcze domowe laboratorium. No, ale chyba też fajnie, bo może być ciekawe. Zrobię o tym też kolejny filmik, dobra? Tylko, że ja będę używać tego raz w tygodniu, a więc za tydzień zrobimy taki śmieszny. Ciekawe, co z tego będzie. Jak kipiące mleko. Jak kipiące kakao. No. I tak, dobra. To są te maseczki. Odkładam je sobie tutaj. A może nawet schowam, żeby mi się nie zepsuły od słońca, bo ja tutaj mam nasłonecznione bardzo miejsce. No i tak, zazwyczaj używam też do takich zabiegów masażu twarzy płytkę gua sha, którą Wam pokazywałam nieraz. No a dzisiaj właśnie do tych maseczek używam rollera. No właśnie, trzeba mocniej troszkę przykładać go, żeby on się kręcił. A więc nie wiem, czy osoby, które to oglądają, używają rollera, ale powiem Wam, że to nie jest tylko do dojrzałej skóry jako masaż przeciwstarzeniowy. Nie, jak najbardziej jest to roller do każdego rodzaju cery, do młodej też. W ogóle moje dzieciaki uwielbiają małe i ja też stosuję nawet dla niemowląt taki roller. Masując im plecki, jest to bardzo przyjemne doznanie. W ogóle każdy z nas potrzebuje jakby dotyku tej twarzy. Wydzielają się też takie właśnie hormony szczęścia. Hormony takie, które pozwalają nam poczuć się zaopiekowane, to też jest bardzo, bardzo ważne. Dotyk ma zbawienną moc, jeżeli chodzi o w ogóle o samopoczucie i to jest już całkiem taka holistyczne podejście do pielęgnacji i myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo dobrze, że zaczęto takie rzeczy wykorzystywać właśnie w pielęgnacji. Poza tym każdy kamień szlachetny jakoś oddziałuje na człowieka, na energię, na skórę. I ja Wam powiem, że jak ja używałam na przykład rollera czy płytki gua sha na wieczór, nie mogłam spać i miałam bardzo takie intuicyjne sny, znaczy sny, takie właściwie na jawie i miałam natłok myśli, miałam chyba 100 myśli na minutę i większość z nich, nie wiem skąd się brało, a większość z nich przypominało mi o wielu ważnych rzeczach, a więc myślę, że energia kamienia jest bardzo silna i po prostu postanowiłam przenieść rytuały z użyciem kamieni szlachetnych i półszlachetnych na rano. I bardzo dobrze się z tym czuję, powiem Wam. Bo jestem zrelaksowana, uciekły jakieś tam gdzieś takie lęki, które miałam, także obawy, czy nie za dużo poświęcam czasu sobie, ale powiem Wam, że te chwile takie właśnie na pielęgnację, jeżeli są dobrze jakby przeprowadzone, to myślę, że to bardzo nawet nam pomaga się wyciszyć, jakby, no nie wiem, taką odbyć podróż w głąb siebie, a nie tylko jakby zadbać o to, co jest na zewnątrz. Właśnie wręcz przeciwnie, mi takie domowe spada, jest czas natchnienia i czas wytchnienia. I jest bardzo potrzebny, jako że na co dzień jestem mamą, która naprawdę daje z siebie wszystko. Potrzebuję też dużo jakby naładować sobie tych akumulatorów. Moje dzieciaki są bardzo żywe. No, a że tak powiem, jak one dorosną, też chciałabym jakby nie straszyć ludzi swoim wyglądem matki Polki. No, tak więc
O, zobaczcie, teraz jeszcze przeniosę te super składniki i wyciągi z maseczki na szyję oraz dekolt. Rozprowadzę też sobie limfę odpowiednio. I będę, widzicie, wypielęgnowana. Polecam Wam, słuchajcie, takie właśnie domowe spa. Ten roller jest krystalowy i jest, widać, bardzo solidnie wykonany i jest z dobrego kamienia. Czasami są dostępne takie rolery z domieszką, niestety, plastików. Dlatego trzeba odpowiednio wybrać taki roller. Ja jeszcze widziałam w tym sklepie krystalowe coś, co sobie upodobałam bardzo, i to są spinki. Myślałam, że sobie kupię na urodziny, ale no będę jeszcze musiała troszeczkę poczekać, bo zaszalałam. I tak, a więc spinki z ametystem na przykład, tak? Gdzieś tutaj, wiecie, no przy twarzy myślę, że też jakby działają, tak? I no nieważne, to nie jest tak może ezoteryczny kanał, żeby o tym mówić, ale na pewno kamienie mają jakiś wpływ, tak? Na człowieka. Dobra. Okej, to później trzeba wyczyścić. Ale i tak sobie na razie schowam tutaj, żeby się nie stłukło ewentualnie. Trzeba bardzo uważać na takie rzeczy, żeby one się nie stłukły. No, teraz słuchajcie, uraczę się troszkę kawą. No i tak, maseczki takie, także można nawet kolagenowe. Kolagenowe to po 25 roku życia najlepiej używać, bo po 25 roku życia tracimy już kolagen. Można już zacząć wtedy też suplementację kolagenem. Na przykład ja mam kolagen Doppelherz i powiem Wam, że zaczęłam stosować ten kolagen miesiąc przed zajściem w ciążę, której ja tej ciąży teraz tak naprawdę nie planowałam. Wiem, że mój mężczyzna jakby próbował co nieco już od paru miesięcy, ale nic nam nie wychodziło. Ja się nawet troszkę, nawet mówię, nie narzekałam z tego powodu, bo jednak czwórka dzieci, praca, to było już czasem ponad moje siły. Ale powiem Wam, że ucieszyłam się, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży gdzieś tam w październiku, jeszcze w czasie pandemii w szkole, i ucieszyłam się z tego powodu bardzo, bo potrzebowałam troszkę jakby potrzebowałam trochę pobyć sama ze sobą też, a ponieważ mam takie różne dolegliwości zdrowotne, to no mogłam sobie od razu, tak, nawet było wskazane, żebym nie przychodziła do pracy. Tak więc bardzo się jakby to dobrze dla mojego zdrowia dokończyło. Poza tym nie, przed w ogóle tym zdarzeniem miałam wypadek w pracy i wylądowałam na SOR-ze. Źle to wspominam i naprawdę potrzebowałam, jakby chyba mój mężczyzna wiedział, co robi. I powiem Wam, że taka suplementacja, do czego chcę nawiązać, kolagenem, tak wpłynęła na mój organizm, że widzicie, nawet udało mi się zajść w ciążę. No, co tu dużo mówić, siła dwóch serc. Ale tak, na początku ciąży też stosowałam ten kolagen, bo myślałam sobie, no kolagen już w moim wieku, gdzie mam 36 lat, będzie bardzo wskazany nawet, prawda, dla dziecka. No i to myślę, że nie pomyliłam się. Z tym, że ponieważ była tam witamina A w małej ilości, 20% dziennego zapotrzebowania, to stosowałam to nadal. Przepraszam, przestałam tego to stosować i po prostu wzięłam witaminy takie z przeznaczeniem dla kobiet w ciąży, a to na mnie poczeka po ciąży, po rozwiązaniu, chociaż czasami też sobie wypijam trochę tego kolagenu, bo wiem, że nieduża ilość witaminy A wcale nie zaszkodzi, a wręcz pomaga. Podczas ciąży duża ilość nie jest wskazana, ale czytałam naukowe takie właśnie doniesienia i tam się dowiedziałam, że duża ilość nie, ale taka właśnie do 20, to iluś tam może nawet więcej troszkę procent witaminy A zapobiega i wadom chromosomalnym i innym
A więc pocieszyło mnie to nawet. Wiem, że w preparacie, który używałam podczas pierwszej ciąży, i to było Elevit Pronatal, też była witamina A. A więc na pewno nie zaszkodziłam. Lekarz też powiedział, jak przeczytał skład kolagenu Doppelhert, że na pewno nie zaszkodziłam tym dziecku. I po ciąży także zamierzam kontynuować właśnie suplementację kolagenem. Jest to dobre już nawet dla właśnie młodszych osób, tam po 25 roku życia, które na przykład uprawiają sport i zależy im, żeby im tkanki, ich tkanki łączne i kości były w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji. I tak samo właśnie twarz, tak? Która trzeba zapobiegać znacznie wcześniej, wydaje mi się, po moich doświadczeniach należy zapobiegać już wcześniej właśnie odpowiednią dietą czy suplementacją, temu, co może nastać za parę lat. No. I tak, niedługo będę zdejmować tą maseczkę i później wykonam makijaż. Makijaż będzie bardzo delikatny. Będzie to makijaż taką nową marką, która mnie po prostu zauroczyła. I powiem Wam, że bardzo dobrze działa. O, to jest, zobaczcie, mój Brzusia, a więc pozdrawiamy Was od mojego króliczka małego. Już wiem, że będzie to synek, a więc wśród moich czterech córek będzie to naprawdę coś, jakaś nowość. No i cieszę się, bo no jakoś tak inaczej też mieć, prawda? Synka tak na ostatek. Zobaczymy, jak to będzie. Może być zabawnie, ale dziewczynki też nie będą może tak już walczyć, bo moje córeczki, te młodsze szczególnie, strasznie walczą o przywództwo, która to będzie. Jest między nimi 18 miesięcy różnicy. Jedna ma 2 latka, druga, znaczy 2,5, tak? A druga będzie miała 4 za tydzień. I bardzo potrafią ze sobą walczyć. Najpierw ta malutka nie walczyła, ale jak już przebrała się miarka, to obudził się też w niej i tygrys. No, słuchajcie, a więc tak. Paletka cieni Omnia Botanica. Nie wiem, czy widzieliście już tą markę. To jest... To Jean-Louis David wypuścił właśnie taką markę na rynek. I to są... Ja to znalazłam w Rossmanie. I jak przeglądałam właśnie asortyment rossmanowski, zobaczyłam taki stand i bardzo mnie właśnie zaciekawiło, bo ostatnio kupowałam pędzle i bardzo mi zależało na tym, żeby były ekologiczne. No nie, wybierałam wszystkie takie eco-friendly, a tego jeszcze nie było wtedy. No i zobaczyłam właśnie, popatrzyłam, mają bardzo duży, dobry wybór pędzli, a ja właśnie lubię takie naturalne włosie i tak dalej. Jeżeli już miałabym właśnie używać, to tylko takich naturalnych produktów. Poza tym ja nie malowałam się dużo, tylko dopiero tam po jakoś tak niedawno zaczęłam już zauważać, że ten makijaż niestety już będzie mi potrzebny. I powiem Wam, że uwielbiam właśnie naturalne, jak najbardziej naturalne składy takich kosmetyków, ponieważ mam skórę, która bardzo, bardzo silnie reaguje na różne produkty. Nie mówię, że dostaję jakichś strasznych uczuleń, ale na przykład, no chociaż ostatnio pomalowałam sobie oczy paletką taką też znanej marki, taką też raczej dla młodzieży, i powiem Wam, że rano obudziłam się z oczami opuchniętymi i zaropiałymi. I nie wiem, czy to dlatego, że nałożyłam rozświetlacz, który jest do twarzy, na oczy, nie wiem. Ale tak, a poza tym, kiedy używam na przykład jednej marki bazy, to widzę pogorszenie się cery. A właśnie nie o to chodzi. Ja chcę kosmetyków takich z naturalnym składem na tyle, żeby mi one tą cerę podczas makijażu odżywiały, tak? A nie żeby mi ją zatykały jakimś mikroplastikiem i tak dalej. Poza tym są badania, które udowodniły, że mikroplastik także przechodzi przez łożysko do dziecka, a tego chciałabym jak najbardziej uniknąć.
No i słuchajcie, mam tutaj właśnie markę przed sobą Omnia Botanica. Jak spojrzałam na tę piękną paletkę, zobaczcie jakie piękne kolory, od razu stwierdziłam, że to jest coś, czego szukam, bo są kolory takie lekko błyszczące, nie są to, wiecie, jakieś z jakimś brokatem, nie wiadomo na jakie okazje, ale one będą bardzo ładnie odświeżały spojrzenie i są też takie bardzo matowe i bardzo, bardzo ładny odcień mają, taki odcień właśnie ziemi, a ta paletka to jest właśnie, oddaje tak hołd ziemi, hołd właśnie naturze, lasom, zrównoważony rozwój i tak dalej. I powiem Wam, że też chyba naturalnej urodzie też oddaje właśnie hołd, bo bardzo ładnie wydobywają te kolory, naturalny kolor oczu. I w ogóle tak mi się wydaje, że naturalną urodę wydobywają. I co najważniejsze, są bardzo bezpieczne. Bo o to właśnie chodzi, tak, żeby produkty były jakby bezpieczne dla oczu, nie tylko nadawały jakiś efekt. Słuchajcie, zdejmuję teraz maseczkę i widać od razu, że moja skóra jest bardzo dobrze odżywiona. Dziękuję bardzo mojej Azji za możliwość właśnie odbycia takiego przyjemnego bardzo rytuału spa z Wami, otoczona przepięknym zapachem kakaowca. Poza tym ja Wam powiem, że kakao bardzo dobrze wpływa swoim zapachem, jest w ogóle bardzo silnym afrodyzjakiem, tak więc jeżeli idziecie na randkę, to nie pijcie piwa, które jest wręcz antyafrodyzjakiem i zapobiega, że tak powiem, uniesieniom miłosnym, tylko właśnie nałóżcie sobie przed randką kakaową maseczkę i po prostu pójdźcie napić się gorącej czekolady albo kakao zamiast piwka, bo piwo psuje randki tak naprawdę, może rozluźnia jakieś napięcia, tak? Ale niestety źle wpływa na tą strefę, że tak powiem, randkową. No i słuchajcie, bardzo, bardzo podoba mi się skóra moja po tej maseczce. Jeszcze odczekam nałożeniem tego makijażu, nie będę taka. Poczekam sobie z godzinę, pójdę jeszcze do rodzinki mojej. Widzicie, jak ładnie też ten roller nadaje mi kolory to od razu. Na skórę widać, że moja skóra po prostu jest teraz drenowana, co bardzo jest dobre dla niej. Ten kamień jest, o teraz ten się nagrzał, ale generalnie kamień trzyma bardzo długo chłód. Ten mały, zobaczcie, kamyczek służy do tego, żeby sobie tutaj pod oczami tą skórę rolować. Albo na przykład usta. Mi się już skończył, ale mam jeszcze jeden kwas hialuronowy w buteleczce. I też zamiast chodzić na zabiegi wstrzykiwania hialuronu, co ostatnio bardzo modne, można zrobić to w zdrowy sposób. Kilka kropelek kwasu hialuronowego na usta i masaż albo tym rollerem, albo płytką gua sha sprawi, że usta nie tyle będą się wydawały większe, to będą we wspaniały sposób odżywione i zapobiegniemy starzeniu się ust. No, dobra. Właśnie pamiętajmy, żeby umyć po każdym stosowaniu. Taki roller jest bardzo fajny. No i tak, chyba to będzie na tyle na razie, jeżeli chodzi o moją poranną rutynę. Bardzo Wam dziękuję, że ze mną byłyście i zachęcam Was bardzo serdecznie właśnie do stosowania takiej pielęgnacji każdego ranka, powiedzmy w niedzielę. W każdą niedzielę maseczka czekoladowo-kakaowa, powiedzmy na twarz, poprawi nam humor i sprawi, że zrelaksujemy się po całym tygodniu, a także nabierzemy siły na następny. Dobra, słuchajcie kochani, bardzo bym Was prosiła, żebyście zasubskrybowały mój kanał, jakkolwiek, żebyście
No mam nadzieję, że się nie nudzicie podczas tych moich gadanych i jakoś oglądacie to do końca. Mam też nadzieję, że zostawicie jakiś komentarz, co byście chciały na przykład, o czym byście najbardziej chciały usłyszeć. Ja naprawdę trochę wiem na temat kosmetyków, na temat życia i bardzo chętnie się z Wami tą wiedzą podzielę. Tak więc piszcie, mówcie. No i niedługo też zaczynam kanał z dziecięcymi jakimiś, tak? Nie problemami, tylko z po prostu dziecięcym światem. Mam 4 dzieci, wspaniałych dzieci, mam wykształcenie odpowiednie ku temu i mam chęć po prostu, mam chęć jakby podsumowywania swojej wiedzy na ten temat i wchodzenia z Wami w takie głębsze relacje, jeżeli chodzi o właśnie matkowanie i tak dalej. A więc na oddzielnym kanale będziecie mogli w końcu znowu posłuchać mnie jako mamuśki. No dobra, a więc a dla mnie też ważne jest, że subskrybujecie, że jesteście ze mną, że tworzymy ten kanał. Jest to dla mnie jakaś metoda rozrywki, a także mam nadzieję, że zwiążę z tym swoją jakąś przyszłość, tak? Bo jako mama na pewno przez rok będę musiała zostać w domku, a nie chciałabym stracić całego swojego życia osobistego. I chciałabym zawsze mieć dla siebie też tą chwilę i dla Was. To trzymajcie się, pa, pa!